Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, to jest przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 6 z roku 2012, druk numer 238. Szanowni Państwo, projekt uchwały Komisji Rewizyjnej. Czytam projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu dzielnicy 6 w roku 2012. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczne sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków dzielnicy 6 w roku 2012 przedstawione w załączniku do uchwały. Uchwała, paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Pozwolę się odczytać. Uzasadnienie opinii do sprawozdania zarządu dzielnicy 6 w roku 2012. Komisja rewizyjna w sprawie Jacek Domański, Agnieszka Pasionek-Saka, Waldemar Janusz. Po przeanalizowaniu sprawozdania nie wnosi zastrzeżeń do wykonywania przez zarząd zadań statutowych. Odnośnie wykonania planu rzeczowo-finansowego dzielnicy 6 w roku 2012 przeznaczonego na działalność biura i rady kwota 40 tysięcy złotych nie została przekroczona i po stronie wydatków zamknęła się kwotą 36 087 złotych 82 groszy. To jest 90% preliminarza. Stwierdza się, że niektóre pozycje, szczególnie pozycja 9, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz pozycja 4, zakup materiału i wyposażenia zostały przeszacowane, w związku z czym nie wykorzystano 2433 zł i 62 grosze. Komisja rewizyjna uważa, że w tej sprawie zarówno położy większy nacisk na zakup potrzebnego sprzętu dla obsługi wód. Odnośnie zadań priorytetowych zarząd dzielnicy współpracował z jednostkami oraz wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, przez które to zadania były realizowane i rozliczane. W zakresie zadań powierzonych dzielnica 6 realizowała w 2012 roku wiele zadań z zakresu remontu dróg, chodników, osiedlenia, ulic, stworzenia i utrzymania zieleni skwerów, prac remontowych szkół, kulturalnych wydarzeń lokalnych, program bezpieczny Kraków. Komisja rewizyjna stwierdza, iż wszystkie te zadania priorytetowe powierzone finansowane przez Gminę Miasta Krakowa zostały zatwierdzone odpowiednimi uchwałami Rady Dzielnicy 6 oraz rozliczone finansowo przez jednostki i wydziały Urzędu Miasta Krakowa. I podpisy projektem uchwały. Szanowni Państwo, pozwolę sobie, otrzymaliście Państwo oczywiście sprawozdanie z działalności zarządu dzielnicy 6 w roku 2012. Dostrzynek była okazja zapoznać się szczegółowo z tym sprawozdaniem. I ja jednak pozwolę sobie przybliżyć to sprawozdanie też trochę bliżej. Zarząd wykonywał swoje zadania w sprawie, który został ustalony podczas pierwszej sesji Rady Dzielnicy 6 27 stycznia 2011 roku. W skład zarządu wchodził przewodniczący Bogdan Smog, zastępca przewodniczącego Alicja Gackiewicz, członek zarządu Jerzy Kopa, członek zarządu Arpośliwa, członek zarządu Łukasz Wyrobiec. Każdy z członków zarządu miał przypisany zakres zadań i odpowiedzialności. Przewodniczący odpowiadał za organizację pracy Rady Zarządu, reprezentowanie Rady na zewnątrz, kontakty z mediami, nadzór merytoryczny, finansowy nad realizacją zadania, informacja i łączność z mieszkańcami, planowanie, nadzór finansowy, merytoryczny, nadzór finansowy, nadzór na funkcjonowanie biura dzielnicy. Zastępca przewodniczącego miał w swoim zakresie nadzór nad realizacją zadań z zakresu remontu placu oświatowej, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia, opieki społecznej, problematyki osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwa. Członek zarządu, pan Jerzy Kopacz, sprawował nadzór nad realizacją zadań z zakresu budowy i przebudowy ulic, prac remontowych dróg, chodników, oświetlenia, infrastruktury komunalnej, problematykę zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznego, nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska. Członek zarządu Arpośliwa, nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, nadzór nad realizacją zadań z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych. Pan Łukasz Wyrobiec ma nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacji z mieszkańcami, tworzenie, modernizacji obiektów jednostkowych, zieleniców i skwerów. Zarząd dzielnicy jako organ wykonawczy realizował swoje zadania zgodnie z paragrafem 16 ust. 1 statutu dzielnicy. Tutaj pominę może wyszczególnianie
tych zadań, są one jasno i konkretnie opisane w statucie. Członkowie zarządu dzielnicy pełnili dyżury, podczas których byli przyjmowani mieszkańcy zwracający się z istotnymi dla nich sprawami. Harmonogram dyżurów w roku 2012 czytała się następująco. Przewodniczący zarządu Bogdan Smoltowski od godziny 10 do 11, zastępca przewodniczącego pan Zagacki od 10 do 11. Członkowie zarządu Jerzy Kropacz Sądziałki od 12 do 13, Artur Śliwa Piątki od 18 do 19. Członek zarządu Łukasz Drobiec odwołał swoje dyżury. W roku 2012 odbyło się 40 posiedzeń zarządu dzielnicy 6. Posiedzenia odbywały się w piątki dni w danym roku. Zarząd dzielnicy 6 w roku 2012 podjął 26 uchwał, w tym 12 uchwał delegujących przedstawicieli dzielnicy do różnych komisji, 15 uchwał to opinie, 3 uchwały to wnioski. Czego dotyczyły delegowania? No, przede wszystkim na konkursy dyrektorów miejskich pracujących miasta na obszarze dzielnicy, do odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych poziomu dzielnicy, przygotowujących porozumienia negocjacyjne dotyczące realizacji zadań lokalizacji inwestycyjnych, jak również w zespołach połowowych na miastach publicznych w znaczeniu lokalnym. Ponadto zarząd dzielnicy donosi na podstawie uchwały Rady Dzielnicy 6 w sprawie upoważnienia zarządu dzielnicy do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, wyda opinię i wystąpi z wnioskami wielu spraw. I w wykazie jest 14 tych spraw, Państwo je otrzymali. Ja ich tutaj nie będę wyszczególniał. Natomiast też istotną sprawą, myślę, dającą obraz pracy zarządu w 2012 roku, jest to, że zarząd przygotował 77 projektów uchwał, a były to projekty w sprawach planowania i realizacji wydatków dzielnicy, projekty w sprawach planowania i realizacji zadań priorytetowych i powierzonych, projekty dotyczące opinii i wniosków w sprawach warunków zabudowy, zamierzeń inwestycyjnych, zagospodarowania przestrzennego, organizacji ruchu komunikacyjnego, odbicia działek, nadania medali, wprowadzenia zadań do wieloletniej pomocy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego, projekty upoważnienia zarządu do wydawania wniosków i opinii. I oczywiście w sprawozdaniu jest również to pokazane w załączniku. I tak, zgodnie też z paragrafem 16, ten drugi punkt drugi statutu dzielnicy zarząd wykonywał, nadawał bieg uchwałom podejmowanym przez Radę Dzielnicy 6 w Bonowice. Uchwały były kierowane poprzez Kancelarię Rady Miasta Dzielnicy Krakowa do właściwych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa lub jednostek miejskich, który jest zrealizowany bądź zajmuje merytoryczne stanowiska we wnioskowanych sprawach. W roku 2012 Rada Dzielnicy 6 podjęła 90 uchwał na 11 sesjach. Realizacja wydatków dzielnicy 6. Zgodnie z paragrafem 16 ustęp 2 punkt 5 statutu dzielnicy zarząd dzielnicy realizował wydatki dzielnicy. Środki przyznane dzielnicy wynosił kwotę 40 tysięcy złotych. Były umieszczone oczywiście w budżecie miasta Krakowa. Jest uwaga w uzasadnieniu, powiedzmy, że te 2000 ileś, no, mogłyby zostać wydane na zakupy czy wyposażenie biura, ale chcę powiedzieć, że no, zarząd troszkę podszedł inaczej do tej sprawy. Jak Państwo wiecie, od 3 lat mamy taki kryzys finansowy w mieście i na każdych spotkaniach z przewodniczącymi Rady Dzielnicy albo skarbnik, ani przewodniczący Rady Dzielnicy, czy prezydent Jeśliwa, no jakby tutaj uczuwał, że no, potrzebne są te oszczędności. To nie jest duża kwota, ale no, jak to się mówi, ziarnko do ziarnka zbiera się miarka. I tutaj faktycznie zarząd uznał, że zaoszczędzimy trochę tych pieniążków, zwłaszcza, że zostało już wyposażone stanowisko komputerowe w pokoju radny. Jest już komputer, biurko i to. I chcę powiedzieć tak, że faktycznie jeśli chodzi też o artykuły piśmienne i te rzeczy, nie powinno nam braknąć, panie Jacku. Więc dlatego poszliśmy takim tokiem rozumowania, ale ja myślę, że w przyszłym roku, czy
przyjmijmy się tą propozycję Komisji Rewizyjnej i postaramy się wydać wszystkie pieniądze. Teraz tak. Oczywiście zarząd dzielnicy wypełnia swoje zadania z pomocą pracownika zatrudnionego w kancelarii Rady Miasta Dzielnicy Krakowa, spełniającego obowiązki dzielnicy 6. Między innymi biuro realizowało szereg zadań, takich jak prowadzenie sekretariatu, czyli odbór i wysyłanie korespondencji, obsługa zarządzeń biurowy, korespondencji elektronicznej, przygotowanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb aktualizacji strony internetowej dzielnicy, sporządzanie wniosków o dokonanie analizy techniczno-finansowej zadań priorytetowych oraz wniosków o zmianę zadania, prowadzenie dokumentacji działalności dzielnicy według wykazu rzeczowego akt, przygotowanie umów, zleceń, oddział dla zadań realizowanych przez zarząd dzielnicy, prowadzenie rejestru uchwał organów dzielnicy, współpraca z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia zadań priorytetowych i powierzonych dzielnicy, współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie prowadzenia ewidencji wydatków i rejestracji umów, współpraca z wydziałami tych urzędów, prowadzenie księgi inwentarzowej, dokonywanie zgodnie stanu likwidacja składników majątkowych, sporządzanie sprawozdań i informacji, przygotowanie organizacyjne sesji Rady Dzielnicy, udzielanie mieszkańcom różnorodnych informacji, realizacja z magazynu Urzędu Miasta Krakowa, materiał potrzebny do działalności biura. Oczywiście jest wykaz, o którym mówiłem, czyli wykaz uchwał zarządu, wykaz uchwał przygotowanych przez zarząd dzielnicy. Macie Państwo szczegółowo podany. Macie również szczegółowe rozliczenie czy wykonanie planu rzeczowo-finansowego, który został ładnie w uzasadnieniu opisany przez Komisję Rewizyjną. I chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ona jakby nie dotyczy bezpośrednio oceny pracy zarządu, chociaż wolałbym, żeby, przyznam się szczerze, dotyczyła. Rolą zarządu było i członku zarządu było na bieżąco czuwanie nad wydatkowaniem środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe w taki sposób, żeby pomimo widocznego kryzysu zrealizować wszystkie zamierzenia postawione przez władze dzielnicy z dobrym skutkiem. I to był, wydaje mi się, najważniejszy cel zarządu naszej dzielnicy. Chcę w tym miejscu już jakby podziękować wszystkim członkom zarządu, że postarali się, dlatego że tak pokusę przybliżę Państwu informacje. Jeśli chodzi o zadania pod nazwą budowa i przebudowa dróg lub prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, a mieliśmy przyznaną kwotę 179 500 zł. Jedną z głównych pozycji była sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy ulicy Walickiej u wyloktu ulicy Wierzyńskiego. Udało się wykonać projekt. Niestety nie udało się zrealizować tego zadania, ale powiem dlaczego. Po pierwsze, odbył się przetarg, co prawda, ale kwota przetargowa okazała się wyższa niż środki, które Rada Dzielnicy zabezpieczyła i mogła wydać na realizację tego zadania. Nie opuściliśmy jako zarząd, nawet po dwóch spotkania z panem prezydentem i skarbnikiem, podkreślaliśmy znaczenie bezpieczeństwa w tym rejonie, przy ulicy Balickiej. Prezydent wyraził zgodę na uruchomienie środków i ponowne rozstrzygnięcie przetargu, który odbył się, można powiedzieć, w końcowych dniach listopada. Firma została wyłoniona. Niestety wykonawca wycofał się z realizacji tego zadania z uwagi na nadejście zimy i prognozy były tak fatalne, że no, nie wykonałby tych prac, zwłaszcza, że były tam prace związane z wylewaniem betonu, asfaltu. No nie było możliwości i faktycznie wykonawca się nie pomylił, podjął słuszną decyzję.
I w tym momencie tutaj jakby pozostały środki niewykorzystane w kwocie, ale to powiem może już ogólnie 162. No 140 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o remonty dróg chodników, przeznaczone mieliśmy 1 071 000 i co wykonaliśmy? Między innymi remont ulicy Lea, następnie remont chodnika na ulicy Donowickiej od przystanku tramwajowego do numeru 46, remont ulicy Szlachtowskiego, remont ulicy Kamernia, remont istniejącej nawierzchni, remont ulicy Jadwigi Złobzowa i remont chodnika od ulicy Młodej Polski do ulicy Staszczyka po stronie numerów parzystych wraz z dojazdem i chodnikami do bloku numer 113. Roboty zostały wykonane, można powiedzieć, w 100%. Została do kwota z 1 071 899 zł. Jeśli chodzi z kolei o Ruki Orlanowskie oraz Zielęce i Skwery, to mieliśmy kwotę łączną 245 tysięcy, wydaliśmy 236 699. Pozostała kwota 389 zł. I oczywiście w tych zadaniach było bieżące utrzymanie zieleni oraz ogródków, doposażenie ogródków wielodomowych według wskazań dzielnicy, czyli urządzenia. W ogródkach jordanowskich doposażaliśmy na kwotę 86 tysięcy. Oczywiście modernizacja Wojska 300 za rzeczy, chodzi o wykonanie dokumentacji, remont chodników na terenach zielonych, pielęgnacja zieleni wysokiej, niskiej, uzupełnienie nasadzeń, dostawa ławek, koszy i śmieci. Można powiedzieć 100% również wykonanie. Nie inaczej jest w innych zadaniach. Drobne kwoty w niektórych miejscach, powiedzmy, no, nie zostały zrealizowane, ale można powiedzieć, że pomimo kryzysu dopilnowaliśmy spraw na tyle, że możemy nie być jako rada zadowoleni. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że niezależnie od tych zadań, które spoczywały na barkach zarządu Rady Dzielnicy Wszystkich Radnych, Rada Dzielnicy naprawdę odniosła wielki sukces, chociażby w drogach, bo chcę przypomnieć, że udało mi się wpisać do budżetu miasta dwie pozycje, czyli remont, przebudowa ulicy Sewera i Balickiej Bocznej, który łącznie opływał na kwotę 1 000 000 zł. Kończyły się pozwolenia na budowę i powiedzmy, gdybym się tego nie udało zrobić, nie wykonalibyśmy tych robót w tym roku, w 2012, tylko byśmy musieli zrealizować te zadania inwestycyjne, na które były przygotowane projekty. To jest jeden argument, czyli można powiedzieć już 2 000 000 zł. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku oddana została hala sportowa przy Szkole Podstawowej numer 50 i to też nie mamy udziału zarządu i mojej skromnej osoby. Więc kolejny sukces edukacji. Nie chcę też powiedzieć, że też wybudowane zostało boisko przez Fundację Krojfa na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ale ta decyzja o budowie boiska w Szkole Podstawowej nr 93 zaowocowała kolejnymi inwestycjami, czyli termomodernizacją budynku, budową dróg dojazdowych, wymianą placu zabaw, koszt, no, że tak powiem, 1 000 000 zł łącznie. Chcę powiedzieć też, że została wykonana dokumentacja budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 138 w Mydlinkach i w tym roku została przeznaczona kwota w budżecie miasta 600 tysięcy na rozpoczęcie tej inwestycji. I no, można się tylko cieszyć, nie ukrywam, niektóre dzielnice mogą nam troszkę zazdrościć, ale no czasami tak jest, że być może w przyszłym roku inne dzielnice też znajdą coś więcej. I chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że oprócz tych wszystkich zadań, które w zakresach ma
mają członkowie zarządu, czy nawet szefowie komisji Rady Dzielnicy, ale mówimy o zarządzie, to rolą przewodniczącego jest również reprezentowanie Rady Dzielnicy na zewnątrz, tak? I chcę powiedzieć, że można powiedzieć, swoje obowiązki wykonuję prawie 100%, czyli wszelkie uroczystości, na które jestem zapraszany, staram się być, reprezentować Radę Dzielnicy, łącznie od uroczystości państwowych, pogrzebowi, jeżeli się zdarzają, uroczystości jubileuszy i naprawdę do wyjątków należały sytuacje, kiedy nie pojawiłem się, ale w tym momencie zastępowała mnie pani Alicja Gackiewicz czy ktoś z członków zarządu. Ja bym chciał tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie. Otwieram dyskusję, ale nie wiem, czy jeszcze były opinie. Myśmy chcieli bardzo serdecznie podziękować, bo już jest rozpoczęcia egzaminów, więc może już jest bardzo zmęczona. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie, że wytrwaliście tyle. Mamy spartańskie warunki. Ja ostrzegałem, ale cieszę się, że byliście, że poczuliście troszkę tej atmosfery. A ja mam porównanie z moją Radą Dzielnicy Czwartej, której jestem. Tak, miałem właśnie przedstawić, pani jest Radą Dzielnicy Czwartej, to zresztą współpracujemy na co. No, to może na inny termin. Dziękuję pięknie. Życzymy dobrych wyników egzaminu. Warunki wprawdzie mamy o wiele lepsze, proszę Państwa. Tak, ja zaproszę to. Piękne mamy w zajęciu groszku. Do widzenia. Do widzenia. To znaczy jeszcze chciałem zapytać, jak opinie poszczególnych komisji dotyczyły sprawozdania? Pozytywna. 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 Panie Andrzeju, pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan Przewodniczący, to już dostatecznie długo z takiego opiewał swoje sukcesy i łatwo te sukcesy, że tak powiem, swoje jest chwalić, no ale cóż. Ja tak sobie przejrzałem zeszłoroczne zarządy, które były podnoszone w stosunku do roku 2011 i tak miałem na uwadze przez ten cały rok, co się zmieni. Tak na dobrą sprawę, poza niewieloma aspektami, czy tam powiedzmy terminami niektórych rzeczy, można by, powiedzmy, przyłożyć dokładnie to samo. Można by po prostu te same zarzuty postawić, które potrzebuje w każdym zasadzie obszarze. Od polityki informacyjnej, począwszy przez właśnie wydawanie pieniędzy na drogi, wydawanie pieniędzy na szkoły, wydawanie pieniędzy na związane, powiedzmy, z pomocą społeczną i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę przedłużać, mówię, pan przewodniczący już wystarczająco dużo to powiedział. Niemniej jednak po prostu wyłania się z tego po raz kolejny obraz, delikatnie mówiąc, żałosny. A mówię to nie tylko w swoim imieniu, mówię to w imieniu mieszkańców, którzy taką opinię po prostu tutaj w wielu sytuacjach wydają, czego dzisiaj też zresztą byliśmy świadkami. Oczywiście sprawa dotyczyła tego roku, ale w tematach związanych z zeszłym rokiem mamy najlepszy dowód, że po prostu tutaj nie jest najlepiej. Delikatnie oczywiście mówiąc. Polityka informacyjna. Mieliśmy po prostu na załączonym obrazku. Cóż tu jeszcze komentować? Cały zeszły rok generalnie. I gdyby, nie tylko mówię o polityce informacyjnej, ale o kontaktach zarządu z mieszkańcami, realnych kontaktach, nie z grupkami trzyosobowymi, ale mówię o grupach, powiedzmy, takich, które chciały się z panem przewodniczącym spotykać wtedy, kiedy są, a nie na przykład w wakacje, wtedy, kiedy mieszkańcy są w Krakowie, a nie w wakacje. I jeszcze tak wiele, wiele innych rzeczy. Można by po prostu wyliczać, wyliczać i wyliczać. Przedłużać nie mam zamiaru. Dlatego mówię, ja jestem za tym, żeby po prostu całe to sprawozdanie odrzucić i o to też po prostu tutaj apeluję do Państwa. Natomiast tak na marginesie chciałem zapytać pana przewodniczącego, wydaliśmy całkiem sporo, ile pamiętam, pieniędzy na medale, które pan przewodniczący Konie tutaj starał się rozdysponować. Chciałem zapytać, co się stało z resztą medali, która jeszcze nie została rozdana. Czy to poszło gdzieś na przemiał, czy już nie wiem, ma jakieś swoje, czy jest w magazynie gdzieś jakimś czeka. Chciałem zapytać konkretnie, co z tym dalej. A co tu się stało, że pan się tak zainteresował? Ale rzeczywiście, bo to były pieniądze publiczne, panie przewodniczący, pytam o pieniądze publiczne. Wszystko. Mają się dobrze, są w sesji. I będą przyznawane, dla ludzi, którzy na to zasłużą, którzy budują społeczność lokalną. Ale to miało być w związku z 20-leciem, które było, a nie które będzie.
Różnimy się co do pojęcia jubileuszu, co do pojęcia ustanowienia medalu za zasługi i co do pojęcia czasu okresu. Uspokoję pana, że niedawno, jak tydzień temu, wręczałem z wiceprzewodniczącym Rady Miasta medal 20-lecia dzielnicy, taki zapóźniony, zakurzony, taki straszny, klubowy sportowemu Bronowianka, Małopolskiemu Związkowi Tenisa Stołowego tutaj na terenie klubu sportowego Bronowianka. Wręczał przewodniczący Rady Miasta, a w jego imieniu właśnie zastępca, właśnie te medale, które zostały wydane na tą okoliczność. Panowie, przestańcie, że tak powiem, deprecjonować pięknego wyróżnienia dla ludzi, dla organizacji, które coś robią dla tego miasta, dla dzielnicy. I chcę panu powiedzieć, są kolejne jubileusze. Jest jubileusz, jak pan może nie wie, bo nie wiem, czy się pan interesuje, jaki jest jubileusz najbliższy. Jako dzielnica będziemy obchodzić. Pan historię znaczy, historykiem jest, tak? Ja nie. Ale pan, no, tak on wie. Jubileusz 40-lecia przyłączenia Mydlin do Krakowa przykładowo. Tak? Będzie okazja wyróżnić znowu kilka osób, które działają na rzecz tej społeczności. I tak mówię, są jubileusze szkoły, są jubileusze klubów. Każdy może zgłosić kogoś do wyróżnienia, jeśli to zna. Mam takie szczęście, że również jestem w bractwie filantropii, który przyznaje właśnie wyróżnienia z kolei za pracę społeczną, za wolontariat, za wkład finansowy i tam właśnie przykładowo zostaje ktoś wyróżniony, dlatego że zrobił kolację dla biednych ludzi, tak? Albo szczyk, prawda, i robił fryzury biednym ludziom. Po prostu my żyjemy, ja i pan, w innych światach. A ja jako pedagog specjalny, który 30 lat przepracował z osobami niepełnosprawnymi, wywodzącymi się z wielkiej biedy, mam inny pogląd na to. I doceniam pracę i moim motto była wynagradzać, wzmacniać pozytywnie, zarówno te dzieci niepełnosprawne, czy te osoby chore, biedne, bezdomne, jak również ci, którzy pracują na jakichś rzecz. I tu się, że tak powiem, różnimy. Nie rozumiem się, panie przewodniczący, co do medalu, tylko rozumiem się, co do sposobu wykonania. Medale są, mają się dobrze i zostaną rozdane. A panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie w takim razie. Ile osób z tych, którym żeśmy te medale przyznali, ile ich nie dodało? Panie Łukaszu, bardzo proszę sobie powiedzieć. Przepraszam, ja was nie pomagam. Nie. Ja wiem, że pan przewodniczący jest zdenerwowany dzisiejszą sesją, taka ważna sesja, ale proszę nas nie mylić naprawdę. Proszę wybaczyć, bo jednak się nie rozumiemy do rzeczy. Pójdzie pan do pana Jacka i pan się wszystkiego dowie. Ale proszę, żeby pan publicznie odpowiedział na sesję. Nie wiem. Jak to pan nie wie? Przepraszam. Jak to pan nie wie? Tak ważna sprawa do pana, a pan nie wie. Dwa, trzy. Przecież to jest taka priorytetowa sprawa do pana. Może mogły pan przestać bredzić. Przepraszam, ale nie życzę sobie chamskich wypowiedzi. Bradzenie to jeśli pan zostawi na podwórko i nie życzę sobie tego zabrać. Zamykam dyskusję. To nie dotyczy sprawozdania. Przepraszam bardzo, nie dotyczy sprawozdania merytorycznego. Odbieram panu głos. Bez chamskich wypowiedzi. To pan to gryluje chamskich wypowiedzi. Zabieram panu głos. To nie dotyczy merytum sprawy. Bardzo proszę. Nie muszę wziąć obronę kolegę, nie chodzi mi o to, co mówicie panowie do siebie, ale chyba są jakieś zasady, tak? Musimy zgłosić do zabrania głosu, więc przede wszystkim o to zadbajmy. Ja powiem w ten sposób, nie ujmując nic z wypowiedzi mojego poprzednika, mogę powiedzieć tak, że w zeszłym roku w mojej opinii było lepiej na pewno. Szereg rzeczy się udało załatwić. Osobiście je widzę. Widzę pewien progres, pewną no myślę, mam nadzieję, wizję realizowaną. Tak jak powiedział kolega Suliński, pewnie co do celów, nadrzędnego celu pracy Rady Dzielnicy, pewnie się nie różnimy, być może w sposobach jego osiągania. Natomiast ja ze swojej strony i w odniesieniu do swojego okręgu i myślę, że w imieniu swoich mieszkańców czy mieszkańców dla mieszkańców okręg numer 9 chciałem podziękować przede wszystkim panu Jerzemu Kowaczowi, bo wiem, że on bardzo mocno zaangażował się w kwestię remontu ulicy, kompleksowego remontu ulicy Hamelnej i Załdawie. Wiem, że była to ogromna inwestycja kosztem prawie 200 tysięcy złotych.
no, która rzeczywiście odmieniła charakter, krajobraz tej części dzielnicy. Może trochę zapomniany, bo już właściwie przy granicy z inną dzielnicą. Tyle od siebie, bardzo dziękuję. Jak ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Tak, jeszcze tylko po początku, że chciałem powiedzieć jedną rzecz. Że chociaż raz zabrałby merytorycznie sprawę, w jakiejkolwiek sprawie głos, będąc członkiem zarządu i nie uczestnicząc, nie biorąc odpowiedzialności za politykę informacyjną, na której nadzór spadnie. No czasami milczenie jest złotem. Czasami. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, na tym punktem porządku obrad. Przystąpimy w takim razie do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. 13. Ile? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że sprawozdanie zostało przyjęte za rok 2012.